Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski, witam was w Hearts of Iron 4 na modzie Total War Japonią. No więc dlaczego Japonia, co chodzi, dlaczego ona szatnie kontynuuje Sowietów? No to może później wstawię, nie wiem, taki ładny napis, który zobaczycie, że hej, skończył pierdzielić w takiej i takim nucie, a ja w tym czasie po prostu powiem. Pierwsze, jeżeli chodzi o jakiekolwiek powroty, no to nie mówię, że to będzie jakiś powrót taki na stałe, hej, ja nagrywałem przez półtora roku, załóżmy się tam nawet więcej, chyba dwa lata, nie pamiętam szczerze, bez tych większych przerw. Lecz bardziej tak, a nagram sobie, no, po prostu stęskniło mi się za gadaniem, mam teraz pracę bardziej biurową, już nie pracuję całe szczęście w ochronie, nie pracuję już jako kelner, no w sumie jako kelner to było w sumie spoko, ale nie pracuję już w ochronie, więc brakuje mi po prostu takiego gadania, możliwości mówienia i tym podobne, dlatego postanowiłem, że powstanie coś nowego na tym YouTubie. No, cały czas jestem jakoś tam mniej więcej aktywny, Discordy, tam czasem jakieś streamki zrobię, co może niektórzy zauważyli, lecz to nie jest to samo, co było wcześniej. A więc, dlaczego teraz taka Japonia? Bo pierwsze, lubię moda Total War, bo to jest naprawdę mod, jeden z moich ulubionych. Nie chciałem kontynuować Sowietów, bo miałem serię chyba Sowietami na Black Ice'u. Tylko dlatego, że miałem formata i ja już nie mam tego save'a, jeżeli chodzi o to. Ja już straciłem save'a z Sowietami, a nie chciałbym się kontynuować tego od nowa. A jednak jakoś ten Black Ice chyba nie dla mnie. Musiałbym się nagrać więcej go solo, niż skakiwać od razu na grę nagrywanie. O, i nagrywanie to jest piękna chwila, to jest piękne mówienie, a więc... Cieszę się, że mam nadzieję, że to jakoś ktoś mnie pamięta, ktoś mnie słyszy, ale to jest nieważne. Na początku chyba chciałbym sobie tutaj ogarnąć, więc zaczynamy ogarniać, zależy od fokusów produkcji. A więc, moi drodzy, to wygląda tak. Standardowo karabinki na razie 25, średnia artyleria, którą uważam po prostu za bardzo, bardzo dobrą, jeżeli chodzi o tego moda. Grałem w tam troszkę multików i tak dalej, i chyba uznając nawet tam Soviet Union i bla bla bla. Wcześniej miałem grać w Wielką Brytanią, ale ktoś mi zabrał, to jest nieważne. Po średnią artylerię, standardowo jeszcze jakieś tutaj działa i tak dalej, tutaj oczywiście na amfibie, tutaj mi gumy mi brakuje, nie wiem dlaczego mi gumy brakuje, ale tak, na razie mi gumy brakuje, kiedyś sobie to zobaczymy, jak będziemy mieli French Indochina, o Jezus, to się wtedy zacznie i wtedy tego będzie. Standardowo ciężaróweczki, stali, mamy na minusie to bardzo dużo, a i tak kradniemy od Manjikuo, ile się tego da, a to znaczy oczywiście nasz papet, jeżeli ktoś tam nie kojarzy, czym jest Manjikuo dla nas, to Manjikuo jest dla nas papetem i zgarniamy od niego prawie wszystko. On nic dla siebie nie dostaje, my bierzemy od Manjikuo tyle, ile możemy. Standardowo fabryczki cywilne na sam start, mamy tego bardzo mało. Japonia, jeżeli chodzi o to, jest dość kiepskim krajem, jeżeli chodzi o przemysł. My mamy tyle, mamy bardzo dużo militarnych, mamy więcej cywilnych. Właśnie nie boli to, że jest więcej militarnych nad cywilnymi. Mamy chyba jaką ekonomię? Mamy ekonomię partial mobilization, czyli tam częściową mobilizację. Oczywiście my później przejdziemy chyba na mocy... któregoś tutaj, tak, chyba tutaj war economy, jak będziemy w trakcie wojny z Chinami, będziemy mogli pójść w war economy, więc ja nie będę na to wydawał punkty. Myślę, że punkty pójdą oczywiście na jakiegoś cichego pracusia. Mamy kogoś takiego? Mamy. Pójdzie go na jakiegoś cichego pracusia. Ty Hirohito nam nic nie dajesz, nie? Nam Hirohito nic nie daje, mamy bardzo dużo minusów. Mamy tu jakieś radikale, coś tam, bla 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 bla. Nieważne, mamy po prostu dużo minusów, które mi bardzo przeszkadzają, lecz to jest nieważne, moi drodzy, gdyż Japonia ma później bardzo dużo fajnych boostów, jeżeli chodzi o atak. Więc jaki mam cel na tę grę? Cel na tę grę będzie bardzo prosty. Zdobyć Chiny, to po pierwsze. Potem wepchać się jakoś w miarę historycznie. Nie, może w 40, coś. Postaraj po prostu zdobyć British Malaya, tutaj Dutch East Indies. Odciąć ich całkowicie od gumy. Zająć jakimiś oddziałami brytyjskie Indie, czyli po prostu zdobyć całą tą wielką koosferę i tak dalej. Chiny nam w tym pomogą, ich manpower i tak dalej. To będzie po prostu tutaj coś pięknego, bo zrobimy z tego papta i z tego będziemy kradli. No i oczywiście naszego głównego wroga imperializmu. Kogoś, kto zakręca kurki z ropą. No i wiecie, o kogo chodzi, o wujka sama standardowo. Lecz to jest plan na później. Jeżeli chodzi o armię, to na razie wszystko chciałbym ustawić sobie w jednym miejscu. Później myślę o ustawieniu jakiegoś jednego uniwersalnego template'u, który będzie, o, no szacę się kiwa, ale ja bym to artylerii zmienił na medium artylerii później, bo medium artylerii oczywiście jestem większym zwolennikiem, bo to 36, prawda? Ja bym zrobił to tak, 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 nie tak, nie tak, gdzie ty mi to klikasz? A to już jest średnia artyleria, tak? To. Zdałbym coś takiego i może jeszcze tutaj usuń. Usunąłbym część tej piechoty, jeżeli to byłoby możliwe, coś takiego. I ustawiłbym tutaj właśnie artylerii więcej. Ja bym to wtedy zrobił tak, tak, tak. No luj, no to będzie tak samo dokładnie. Nie, no bo to stworzymy po prostu, no to po prostu stworzymy taką 30, jak tutaj była 30 pokazana, 36, żeby po prostu mieć jakąś fajną tam dywizję w medium artylerii. Ale zanim do tego dojdzie, to wiadomo, musimy mieć jakiegoś expa. A exp sam się zdobędzie już czasem.
Jeżeli też dobrze zauważyliście, to raczej będzie seria taka troszkę bardziej z urywkami, bo też nie będę pokazywał całego przygotowania do wojny, bo tu nie ma zbytnio co przygotowywać. Może wojnę już będę mniej tak ogrywał, wiecie, tu chodzi jakieś przygotowanie do desanty, i z rutu, tutu, majtki z drutu, bla bla bla. O, League of Nations, no, ja, dobrze, wychodzimy, my później też chyba wyjdziemy, tylko musimy zdobyć jakiegokolwiek political powera. Oczywiście, jeżeli jest to testowanie Sowietów, to my tutaj wyślemy czołgi. Ja tutaj wyślę sobie czołgi na ten rejon. I przez to Sowieci mogą mieć pewien problem, który mogą nam nie złamać. I to jest najważniejsze. Śmieszne w sumie jest to, że ja na przykład jako Japonią nie lubię zbytnio ogrywać. To nie jest taki jakoś klimat mojego grania. Pomimo, że jest to wyspa, której jest ruch lewostronny, opiera się na flocie i ma nawet swojego papeta gdzieś tutaj, to pewne takie porównanie do tego pewnego kraju tutaj. Lecz to nie jest coś, co takiego jakoś mnie tak fascynuje z Japonią. I oczywiście nie lubię jednego. Naciapane. Taka dywizja, taka dywizja, taka dywizja, taka dywizja, taka dywizja, tych wiele różnych dywizji. Lecz nie jest źle. Jeszcze nie jest źle i ja myślę, że można sobie to później ogarnąć fajnie. Na razie wystawiam te nasze super silne jednostki. Wiecie co? Może bym połowę chociaż tego... Zabrałbym połowę z tego, nie wiem, tutaj, idźcie na razie, wracajcie na wyspy. Tu? Wracajcie gdzieś tutaj, ja bym tu jeszcze infrastrukturę gdzieś popracował, porobił lepszą, może w tym miejscu, na taką czwóreczkę chociaż. Bo potem nam tu braknie, jeżeli my tu wystawimy wojska, to będą miały czerwone czaszki, a czerwone czaszki oznacza po prostu śmierć dla tych jednostek. A ja nie chcę, żeby te wojska umierały, z powodu tego, że się po prostu sprzęt marnuje. Ale spoko, bo chciałbym przygotować po prostu tutaj troszkę więcej tego PP. To PP samo oczywiście później przyjdzie, bo na razie robimy prepare for militarism, potem pójdziemy tutaj w Koishikawa Arsenal, czy po prostu research slot, bo mamy tych research slotów tylko 7, a moglibyśmy mieć... Czekajcie, czy... Teraz i tak ogarnąłem, czyli możemy mieć 9, czyli możemy mieć tyle, aż na tyle Wielka Brytania chyba, bo USA na tym modzie jest jeszcze wykokszone, bo USA może posiadać 10, jeżeli, albo 11, jakoś tak to było, nie pamiętam, ale tak czy jak oni posiadają potem najwięcej i to dość szybko, bo w 1940 roku przy fajnym zagraniu mają tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I mamy pierwszy nasz event, który nam mówi o tym, co byśmy chcieli tutaj zrobić, że to Kodoha, rozpoczyna militarny, te wszystkie przedsięwzięcia, może jak to się nazywa, takie militarny przewrót, o, coś takiego. Więc możemy sobie pójść drogą historyczną, że możemy ich zatrzymać i wtedy dostajemy National Split, który daje nam Divisive Organization, Decover Raid, Justification War Goal minus 60%, czy tam wsparcie faszyzmu, a u nas faszyzm jest mocny, jeżeli się nie mylę, prawda? Tak, my jesteśmy faszystami, albo... Pójdziemy w troszkę tak stroną mniej historyczną, czyli oczywiście chyba, że oczywiście tak, cywile chcą ich supportować, to jest fajne i co wtedy dostajemy? Fashion support, community support. Znaczy, czym to się różni, to to i chyba to się różni bardziej na podstawce, jeżeli się nie mylę, prawda? Tak, chyba pójdziemy albo będziemy mówili to, lub to. My możemy pójść w stronę bardziej historyczną, bo oczywiście te Hirohito dostaje Toy Shine Power i to robi zupełnie nic. To według opisu to robi zupełnie nic, no patrzcie, to jest kreska, jeżeli spojrzycie, pod tym to Shine Power. A tutaj Hirohito dostaje Kodoha In Power i to robi zupełnie nic. Więc ja myślę, że pójdziemy w stronę historyczną, aby przypadkowo boty się nie zawróciły, nie zrobiły nic głupiego. Znaczy, ta droga mi się bardziej podoba, szczerze. To jest lepsze, bo to jest minus 5, a to jest minus 3 i pewnie taką Japonią później osiągamy 0% Consumer Good Factories, chyba takie dwie komputery dla nas zrobiłem, chyba 1% czy 2% w pewnym momencie. I to było cudowne, bo wszystkie fabryczki cywilne były dla mnie dostępne do budowy innych fabryczek cywilnych. Ale to jest zupełnie inna historia i zupełnie inna gra. Na chwilę obecną chciałbym się przygotować jednak pod te wytestowanie Sowietów, ale zanim wytestujemy Sowietów, to musimy mieć PP, a nie będziemy mieli PP, jeżeli nie usuniemy tego chorego minusu, który znajduje się tu. A jak to się usuwało? Jeszcze nie pamiętam. Chwilę po tym, jak skończyłem, odklikałem tamto, to wystawiło mi się to, że februari to był styczeń? Już nie pamiętam, ja zawsze miałem beznadziejność. Chyba to, nie, żanuar to był, dobra, tak czy jak, chyba to był luty albo styczeń, boże, nie pamiętam, ani będę sprawdzał teraz Google, przepraszam. I tak czy siak usunęliśmy ten głupi minus, który nam tutaj bruździł i psuł, tylko i dostaliśmy przy okazji troszkę poparcia faszyzmu, a to nie jest złe, gdyż faszyzm jest naszą główną partią rządzącą, więc będziemy mieć z tego po prostu dodatkowe bonusy. I to jest cudowne, ale naprawdę, wytestowałbym sobie, jak dostaniemy tego cichego pracusia, to potem wystawiamy Sowietów na próbę i tych Sowietów po prostu porobimy w tym rejonie. Czy możemy dać im, weźcie, bądźcie razem na chwilę obecną i wystawimy takiego fajnego generała, on tak pewnie później się rozdzieli. I powstanie pewnie jakiś młostek, matołek i tak dalej, nieważny, ale to wiecie. No i przy okazji nie będę raczej wystawił tych filmików, jak to było w serii Wiekompertałem, bo większość filmików bym po prostu powtórzył. A do Japonii trudno jest cokolwiek wymyślić, serio, nie wiem, czy Japończycy nagrywali swoje zbrodnie wojenne, bo tak, o, oczywiście gramy państwo zbrodniarzy wojennych, bo to co robili Japończycy, to się w głowie czasami nie mieści. Kim wy jesteście? A wy jesteście mięciem? Dobra, na razie się przydacie się po prostu na uzupełnienie frontu gdzieś tutaj. W sumie wszystkie wojska bym od tych i od tych, bo w sumie mamy dwa papety, jeżeli się nie o to chodzi. Mamy Manchukuo i mamy Manchukuo. Oczywiście Manchukuo może dostali maksymalnie nic, a my weźmiemy całą resztę. Nawet ich to bym najchętniej nawet wcielił w siebie, chociaż to jest...
to nie są moje kory i tak dalej, a to niech mamy te stale, te 60 stali, które nam po prostu ratuje tyłek. No oczywiście nie produkujemy okrętów, nie będziemy ich robili, produkujemy jeszcze jakieś Soryuch, las i tak dalej. A nie. Na razie się w to nie bawmy. Na razie pobawmy się w to, że chciałbym po prostu wygrać z Sowietami, bo chyba dostałem w tym Land Doctrine 100%, a nasza doktryna będzie opierała się na artylerii i na rozstrzeliwaniu Japończyków. Sapikon... O Jezus Maria, Sapikon z przymku 7%, to wiem, że już będziemy potrzebowali tutaj dużej ilości ciężarówek. Jeżeli chodzi o nasze wspaniałe plany desantowe, to myślę, że to jest jak łączenie kabelków w Among Usie. Jeżeli masz te czerwone, żółte, fioletowe, chyba niebieskie? Jakoś tak to było. No to tutaj mamy tak samo również żółte, niebieskie, fioletowe i jakieś inne niebieskie, żeby po prostu połączyć się fajnymi desantami. Tutaj, tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Oczywiście nie będzie możliwy kociołek, bo te Shanks i inne wejdą przeciwko nam do wojny, co jest przykrą sprawą. Ale to jest trudno, to trudno się mówi, takie życie jak to i tak dalej. Ale najważniejsze to ma, bo myślę przy okazji, czy nie zrobić jakiegoś takiego wspaniałego desantu, który by się wcielił tutaj, zaatakował, wcisnął tych Japończyków, bo tutaj mają forty i my przez ten rejon szybko nie przejdziemy. Ja myślę, że my przez ten rejon szybko nie przejdziemy, chyba że użyjemy broni pancernej, ale to też byłoby bardzo utrudnione. Dlatego chciałbym pierwsze tak, dlaczego ten rejon tutaj? Po pierwsze, to są surowce i na pewno Chiny będą korzystały z tych surowców do produkcji dużej i dużej ilości karabinów. Jeżeli zostawimy ich na przykład z surowcami, zabierzemy stąd, uda się ogarnąć surowce z tego rejonu, bo chyba one znajdują się w tym. Tak, one znajdują się tu, a tu znajdują się w tym mieście, w tym Shanghai. Shanghai, w ogóle ładne miasto podobno. Nie byłem, niestety miałem okazję, ale nie pojechałem, bo nie dostałem urlopu, a później już nie było szansy. Więc chciałbym zdobyć rejony tutaj, tutaj, tutaj. Oczywiście tam wyślemy jakąś odpowiednią liczbę wojsk i tam raczej pójdą jakieś wojska typu garnizonowe, a główna armia pójdzie zupełnie w innym kierunku i to zobaczymy. Dlatego mamy na razie podział na te wszystkie kabelki i te wszystkie kabelki później jakoś podzielimy im po 5 dywizji, po 6 dywizji. Oczywiście w jednym miejscu, gdzie będziemy potrzebowali największej, najszybszej armii, na przykład, nie wiem, tutaj użyj, tu możemy użyć armii pancernej. Tutaj... też moglibyśmy użyć armii pancernej, ale tutaj już na przykład nie będzie sensu. Czy tutaj... też raczej armia pancerna nie będzie miała sensu, bo jest bardzo duża, chociaż w tym miejscu tak, ale tutaj gdzie indziej nie. Bo ze względu na to, że po prostu są góry, a musimy maksymalizować nasze siły, musimy maksymalizować to, co możemy zrobić. Jeżeli chodzi o rozwój naszej broni pancernej, to myślę, że na razie będziemy produkowali te czołgi, jakie produkujemy obecnie, a później pójdziemy raczej w stronę lekkich czołgów, potem może ewentualnie jakieś te cichy i tak dalej. Nie wiem, Japończycy mieli naprawdę dużo przeróżnych dziwnych konstrukcji. Znaczy mamy i tam te typ fajfy, te typy czwóreczki, jedynki, no to nie były takie złe i potrafiły robić różnicę, ale ogólnie Japończyki, jeżeli chodzi o broń pancerną, no to jeżeli masz kraj, który toczy raczej wojnę z krajami, które nie będą miały broni pancernej, broni przeciwpancernej mocnej, no to nie będziesz produkował po prostu Bóg wie ile mocnej i potężnej armii, prawda? Jeżeli chodzi o armię tą pancerną. Więc to jest raczej zrozumiałe, że... może zróbcie teraz to. Wiadomo jest raczej, że Japończyki nie potrzebowały silnej broni pancernej i to jest w pełni zrozumiałe. Jednakże ja myślę, że powinniśmy pójść chociażby w te średnie czołgi, bo średnie czołgi będziemy mogli produkować ze względu na surowce, które pozyskujemy. Unbelievable! Nie zgadzam się, nie wiem, nie czytałem, bo będziemy posiadać surowce stąd, a Wolfram, tungsten, jest potrzebny do produkcji! Czy potrzebujemy zrywać tego i tracić stabilność? Nie, bo myślę, że nasza Japonia pójdzie w innym kierunku. Wiadomo, fajnie wyglądają wielkie pancerniki i tak dalej. Lecz myślę, że nasza Japonia powinna pójść w kierunku okrętów podwodnych. Dlaczego? Dlaczego zapytacie? Otóż ja uważam, że nasz przemysł nie będzie w stanie wyrobić się, jeżeli chcemy oczywiście podbijać to wszystko tutaj, potrzebujemy podbijać te wszystkie inne rejony i tak dalej, potrzebujemy tego okrętów podwodnych, by topić konwoje, bo jeżeli taki Brytyjczyk później tu przypłynie wojskami, przepraszam, chrypka, bo dawno nie mówiłem, widzicie, słyszycie. Jeżeli taki Brytyjczyk przypłynie konwojami i on ustawi tutaj mnóstwo wojsk, to on nie będzie dostawał zaopatrzenia, jeżeli tutaj wystawimy odpowiednią liczbę armii. Dlatego myślę, że dobrą opcją... właśnie, bo pamiętacie jak mówiłem kiedyś, mam tego kota białego Erwina, to doszedł teraz Bernard. Tak, Bernard, jeżeli ktoś tam fajnie skuma, jest Bernard Montgomery i mam Erwina Romla. I to są dwa koty, które ze sobą się biją. Rozsypię piasek po pokoju i zobaczę trzecią bitwę pod El Alamein. więc tak, jeżeli chodzi o mój pomysł, to raczej okręty podwodne. Może tutaj na 37 to wybadamy za chwilkę. Tak, moglibyśmy to zrobić, tylko potrzebujemy troszkę więcej expo morskiego, oczywiście, więc ten expo morski zdobędziemy na przykład, nie wiem, kształćcie się na morzu i pływajcie, żeby zdobyć mi magiczne punkciki Navi Experience. I oczywiście, co mógłbym jeszcze tutaj pójść? To możemy dopiero po Juni 36, tu nie musimy. To jest Marco Polo Incident i ja chyba teraz nie chcę jeszcze w to iść, nie teraz. To jest smutne po prostu, że dostajemy...
że dostajemy minusy na atak na Chiny i dobra, no pójdziemy oczywiście w te minusy, bo przecież to byłoby za łatwo i to szczytowanie, jeżeli nie pójdzie się w tę stronę. Jednakże, no nie lubię tego, no nie lubię tego. Ale chyba bym bardziej sobie wzmocnił jeszcze troszkę naszą armię. Tutaj się jest jakieś będą... To jest fabryczki. Tutaj zajbatsu. Kurde, jest naprawdę fajnej rzeczy, które moglibyśmy zrobić i to jest za mało czasu to wszystko. To jest za mało czasu, jeszcze tutaj będziemy musieli pójść, by usunąć niektóre minusy, bo to jest... My tutaj gdzieś dostajemy te land dot klinki, no właśnie, tutaj dostajemy jakieś uniformy, hełmy, buty i tak dalej. Tutaj jakieś kolejne supporty, tutaj jakieś land 2 razy 40% land dot clean. My musimy Chińczyków zniszczyć naszą siłą i zaangażowaniem. A do tego potrzebujemy na pewno lepszego przemysłu, który osiągniemy tutaj. Okej, rozpocząłem testy na Sowietów, zobaczymy jak to wyjdzie. Przydałby się taki bonusik, przydałby się to wygrać. Ja wierzę tutaj osobiście, całą głębią swojego serca, że jednak, no, że Sowieci jednak to sobie poradzą. No i oczywiście pójdziemy sobie w lepszą armię, bo tutaj są naprawdę fajne te bonusy. No patrzcie, to jakieś mit Army Experience, tutaj to jest tylko tyle dużo. Naprawdę, tego jest bardzo dużo. Mógłbym oczywiście pójść jeszcze plan Wielkiej Bitwy i tak dalej, ale nie chcę, nie lubię tego planu Wielkiej... Znaczy, lubię ten plan Wielkiej Bitwy, ale nie lubię go jednocześnie. Lubię, ale nie lubię. To jest takie... Zależy czym gram. Na multiku mógłbym w to pójść, bo to jest oczywiście bardzo mocne, ale poza multikiem myślę, że na boty wystarczy chyba to, co obecnie mamy. Czyli tak naprawdę, co mamy oczywiście na boty, wystarczy super power i tak dalej. Ale zanim do tego dojdzie, no to chyba bym musiał jednak wzmocnić sobie nasze dotkrynki i tym podobne. Potem będziemy mieli troszkę więcej tego PP, to może obstawimy. Na chwilę obecną to jest niemożliwe. Oczywiście cyk, nowa infrastrukturka, może produkujcie artylerię. Bo jednak na artylerii ten kraj stoi i na artylerii będziemy się opierać, jeżeli chodzi o siłę. Broni przeciwpancernej na razie nie muszę badać, to później się bada. Tu postawimy jakieś te wszystkie wojska garnizonowe, które są słabe. Ale myślę, że Japończycy, Chińczycy raczej się nie przycisną przez to. No macie tu nawet artylerii, panowie. No to nie chronię wysp, pamiętajcie, nie muszę chronić wysp. Potem się to obstawi każdą wysepkę jakąś super dywizją, której Amerykanie nigdy nie przebiją. Oczywiście to też jakieś śmieszne kawalerie, jak... Więc tak, no jeżeli chodzi o to, co wysiemy gdzie, to tutaj na razie wysiemy te trzy dywizje, które powinno tutaj gdzieś będą stały. Tutaj wysilamy jeszcze nic, myślę, że wystawimy, że tym miejscu, do tej dwójki, do tych niebieskich kabelków, wystawimy część wojsk stąd na przykład. Jeżeli to mamy jakieś inne wojska, to nie wiem, tu mamy żółte, a żółte to było takie fajne z artylerią, tutaj troszkę gorszą, ale myślę, że jakoś damy radę się przebić przez ten rejon, tylko oczywiście muszą się zjednoczyć, jak się zjednoczą. To wtedy musimy zdobyć po prostu takie obszary tutaj, te wszystkich surowców, bo nawet jak my zdobędziemy ten rejon, to jeżeli Francja upadnie, my możemy zażądać Indochin. I Francja raczej się zgodzi, bo jest po prostu historycznie. A wtedy mamy Syjam, mamy Indochiny, będzie minus tą armię i po prostu otwieramy fronty tutaj. A na Chińczyków mamy pewien plan. I oczywiście dostaliśmy tak, na początku wygraliśmy na jeziorze Kasan i to jest super, bo dostaliśmy Armor Technology i Land Dot Clean. Chyba wygraliśmy ten... Tak, wygraliśmy to? Wygraliśmy to, easy. Nawet myślę, że tutaj walki większej nie było, tak naprawdę po prostu weszliśmy i ich wygoniliśmy z tego rejonu, więc pokazujemy naszą japońską siłę, naszą japońską potęgę. I oczywiście Manchukuo chce anektowania tego rejonu. Co wy tutaj dostaniecie? Czekajcie, my od was dostajemy dokładnie tyle samo, prawda? Dokładnie, mogę, wy jesteście już w takim poziomie, że tylko trochę gorzej was anektujemy. I czy chcę im to oddawać? Agree czy nie agree? Wy macie na to w ogóle kory? Wy nie macie na to korów w ogóle, więc wy z tego nie będziecie... Nie. Wy nam z tego nic nie dostaniecie. Gdybyście mieli kory na przykład, to jasne, bo wtedy będziecie mieli pełnię fabryk tutaj, będziecie mieli pełnię surowców. Znaczy, tu nie ma surowców, ale gdyby były surowce, to z pewnością byście to mieli. Boże święty, tu mieszka 507 ludzi, gdy nasza gdzieś tutaj 1 400 000. To jest taka różnica, nie? Takie obszary. Ja to musi być kilometrów kwadratowych. Tak czy jak się nam udało, zgarnęliśmy naprawdę fajne bonusy. Jak mówiłem, jakiś inny koleś matowy chyba przejął tutaj rolę. Kto to jest? 3-3-1. Podoba mi się. Ale to myślę, że ty mógłbyś pójść do tych kabelków tutaj. Ty będziesz pod te kabelki podłączony, żeby po prostu wspierać te wojska. No wszyscy się połączcie, wszyscy tutaj. Jakieś te 12 oddziałów, cyk, cyk dokładnie, żeby ich wspierać. I tutaj zostawię może... no wasza trójka, bo zostaliście tylko wy, jeżeli chodzi o was. To wasza trójka też mogłaby się dołączyć do tej armii. I myślę, że będziemy mieli wystawioną odpowiednio dużą ilość, bo w tym miejscu ja naprawdę nie potrzebuję solidnej armii, bo my się tu nie przyciśniemy, ja mogę atakować te forty. My musimy ich zamknąć, my musimy ich zamknąć od tyłu, zrobić tak zwany popularny kociołek, żeby móc zamknąć to ciało i ruszyć dalej na Chiny, które będą po prostu słabe, bo stracą większość armii i widzę, że już teraz będą mieli problem. Hurra, super, cieszę się bardzo. A jeżeli chodzi w ogóle o nasze lotnictwo, to istnieje jak szanse na zwycięstwo Rzeszy w 1945 roku. No,
coś tam jest, coś tam poświta, ale każdy wie tak naprawdę logicznie, że to po prostu nie istnieje. Bo 700 samolotów i to jeszcze większość pewnie na małym obszarze i pewnie większość ukradzionych jeszcze z lotniskowców, a nie, nie ukradliśmy z nich z lotniskowców, całe szczęście. No to po co mamy? Mamy bombowce strategiczne, no nie, to są taktyczne chyba, tak? Taktyczne, light bombery, okej, czyli taktyczne załóżmy. Mamy 160 kasów, co mnie boli, mamy myśliwce, które i tak nie będą latały gdziekolwiek, bo nie ma zasięgu. Jedynie te taktyczne, gdybyśmy ustawili w liczbie do 200, no coś takiego. I moglibyście ewentualnie latać na tym obszarze, bo tu będziemy pewnie atakowali. Myśliwce, Japończycy raczej. Na razie też damy do 200, bo na razie i tak nie zrobimy dużo, bo tych lotnisk tutaj nie ma sporo. Mamy jeszcze jakieś strategic bomber. O, możemy ich strategicznie bombardować im forty na przykład. Wiecie co? Będziecie, wy będziecie bombardować im forty. No stop, będziecie. 6 bombowców ma zrobić różnicę na froncie. To jest mój rozkaz i to ma być wykonane w trybie natychmiastowym. No ale wiem, ja wszyscy wiem jak to wygląda i jak to będzie wyglądało. Okej, okay, Divine People, fajne bonusy, jakie fajne bonusy tutaj są, podoba mi się. To jest fajne, to są rowery, mi się podobają. I w rowery na pewno pójdziemy. Tutaj też Division Attack, Division Defense. Dobra, pali ko Division Defense, bo my nie będziemy się bronić, my jesteśmy Japonią. My musimy atakować tak naprawdę. Może pójdziecie teraz w to? Bo tak naprawdę zabiera nam tutaj chyba dużo tych punktów. No właśnie, tutaj zabiera nam dużo tych punktów i jeszcze takie minusy nam troszkę robi. A bardzo bym sobie to zmienił na przyszłość. Oczywiście jeszcze pójdziemy jakieś dodatkowe badania. Mam 36 rok, a już mamy dużo fajnych wybadanych. Co lubię na tym modzie, że tu jest naprawdę dużo fajnych rzeczy wybadanych i tu jest naprawdę dużo fajnych rzeczy ogarniętych. Pójdziemy jeszcze te submarinki za chwilę. Ale zanim do tego dojdzie, to minie sporo czasu. Submariny. Pójdziemy pewno w tę stronę tych submarinów. Na razie tego nie chcę produkować, bo i tak nie ma sensu. Karabiny, musimy rozwijać ten przemysł. Potem przemysł, nie istnieje ten przemysł, to jest słaby przemysł. Mamy niby dużo tych karabinów, ale ja chcę opierać, właśnie mówię, artyleria. A karabinów tak czy siak potrzebujemy, bo potem na tych karabinów zacznie brakować, a artylerii jeszcze bardziej. Więc myślę, że te 25 może zostać tak jak zostało, żeby potem to ogarnąć i tak dalej. Będzie po prostu śmiesznie, obiecuję wam. Oczywiście, czymże byłaby też seria, której tak sobie nie pogadam i nie ustalę. Słuchajcie, w ogóle tak ostatnio zauważyłem, że, znaczy ostatnio zauważyłem, to każdy chyba zauważył, kto po prostu przegląda Facebooka dłużej niż 5 minut na portalach internetowych, że mamy ogólnie duży zakaz pokazywania swastyk, nazizmu. Nawet ja jako twórca na YouTubie zbytnio tak nie mogę się tym chwalić. Chociaż YouTube jest tym troszkę bardziej... Nie, znaczy nie powiem, że jest bardziej uniwersalny. Właśnie, swoją drogą, my mamy dużo tych punktów, to tylko chciałbym wydać na to. Przepraszam. Tak, chciałbym to zrobić. YouTube jest troszkę bardziej uniwersalny, jeżeli chodzi o podejście w sprawie tych wszystkich swastyk, ale wiadomo, nie ma czym się tutaj chwalić, bo wiadomo, swastyka kojarzy się tylko z Hitlerem, z bólem, cierpieniem. Ale tak naprawdę to pokazuje, jaka jest hipokryzja, bo na przykład mamy taki symbol tego tutaj, z flagi japońskiej, cesarskiej, oczywiście takiego słońca, które świeci wszędzie. Chyba tak, to nie wiem nawet, co to ma symbolizować, obstawiam, że ma raczej to. Ale, o co mi dokładnie chodzi, moje ziemeczki? Chodzi o, my to powinniśmy pójść dawno już w sumie. Nieważne, trudno. Jeżeli chodzi mi o to, co tutaj posiadamy, czyli posiadamy tutaj taką Japonię, która też dokonywała strasznych zbrodni. Zamknij mordę, typie. Ja tu mu mówię, ja jestem ważniejszy. Jezus Maria, nie, no nie wyłączę go. Będziemy się darnia, w sensie zaraz to kończę. Okej, skończył. To jest chyba najważniejsze, że już teraz skończył. Więc co chciałem powiedzieć moje miłe ziemeczki. W sumie to jest zabawne, że tak pokazuje, że u nas w ogólnej kulturze europejskiej nie mówi się prawie o tym, co robiła Japonia. A Japonia mordowała masowo cywilów, przecież rozstrzeliwanie Szanghaju. Jak to było chyba, jeżeli się nie mylę, to chyba było coś na wzór tego, że oni olali sobie, tak było takie, dobra, w sumie Szanghaj niech robi sobie co chce, macie tam kilka dni i po prostu poróbcie sobie. Tam chyba generałowie w ogóle nie patrzyli, a wiecie jak to jest z ludźmi, jeżeli dostaną tylko na chwilę jakąkolwiek możliwość zbydlęcenia się. No to z pewnością wykorzystają i właśnie w tym momencie wykorzystali. I to co oni robili, to co robiły Japończyki w trakcie wojny, o Jezus, naprawdę bolesne. Rozszywanie ludzi w Szanghaju, masowe mordy, używanie niekonwencjonalnych broni typu broni gazowa i tak dalej. Słyszałem o tym, że znaczy nie wiem czy do końca to było dobre źródło, co czytam wtedy, ale słyszałem, że raczej używali broni gazowej. Co też już jest samo sobie zbrodnią, prawda? No nie ukrywajmy, że nie, bo broń gazowa jednak to jest, no nie, fajny temat. Zwłaszcza dla kogoś, kto nie może zbytnio się bronić przeciwko temu. Ale, przepraszam was, co chciałem do końca powiedzieć. To jest właśnie w sumie ciekawe, bo tak na przykład, nie wiem, chcemy po Facebooku pokazać twarz tych wszystkich ludzi, którzy mordowali, tych wszystkich generałów, a oni, pamiętajcie, że Amerykanie też też mieli te swoje sądy. Muszę w końcu się to wyznaczyć. Tak tutaj patrzę na to i... Oj, wy już nie zostawiam tych fabryk dużo. Wyznaczymy sobie tutaj coś pod przemysł. Albo militarnego teoretyka, zawsze jakieś tam bonusy, prawda?
Tak, damy taką, akurat zawsze jakieś bonusy wejdą, to mi się przyda. Jeżeli chodzi mi o to, jak oni... Tak, nie wiem, z tymi wszystkimi mordami, i to uszło im tak naprawdę na sucho. Wiadomo, że potem trzeba było, nie można było wspominać Japończykom o tym, co robiły Japończyki, bo przecież Japończyk to jest później sojusznik amerykański i tak dalej. I to może, myślę, że to może mieć jakoś tak znaczenie. To jednak, żeby każdy po prostu... Jezus Maria, i znowu się drąbam po niemiecku, nie mogę się na chwilę przymknąć. Ja tu opowiadam bardzo, nie wiem, myślę, ciekawe rzeczy może, że trochę raczej większość ludzi wie chyba, prawda, Erwinkowa, to się mi teraz kot skoczył i pewnie będzie chciał jedzenie dostać po tym, jak zrobię nagrywki i koniec nagrywek. Tak, to mam herbatę z miodem. Teraz wącha kubek z herbatą z miodem, bo zacząłem pić herbatę z miodem i jest bardzo dobra. Polecam każdemu, zwłaszcza teraz, jak ludzie mogą chorować. Dish! Dish! Dish ahonet! Więc o co mi chodzi, że... To jest mi takie troszkę śmieszne, tak? Nie możemy pokazać twarzy pewnego akwarelisty, ale spoko, ale możemy pokazać innych tych ludzi, którzy zajmowali się mordowaniem na potęgę ludzi. I to jest na swój sposób tak krzywdzące dla tych wszystkich osób, które różnie ucierpiały, ale w sumie kto, ale jakby nie patrzeć, w sumie Chińczyki w przyszłości miały jeszcze w sumie gorzej, bo później wszedł pewnie taki mało. Dobrze, Jezus Maria, czemu ja za każdym razem sobie mówię, wyłączę te głosy i tak dalej. Teraz ma Roosevelt mówi, ale lubię jak Roosevelt mówi, akurat jego głos szanuje. Chociaż nie w tej serii, on powinien siedzieć cicho, co ten Roosevelt wygaduje głupoty. Ba. Proszę siedzieć cicho i nic tutaj nie mówić. Więc, nie wiem, pamiętajcie, polecam ogólnie poczytać o tym, co robił Japończyki, bo nasza zbrodnia ogólnie na jeńcach, bo co może się jego popatrzy, jak... jeżeli jakikolwiek tam... Nie, bo już mam całkowicie wyciszone. To już mnie triggeruje, ja nie mogę mieć takiej ciszy. Możesz mieć? Dobra, na razie niech sobie tam cicho i tak dalej, ja będę tutaj bardziej mówił, rozmawiał i tak dalej. Zrób ten przemysł, proszę. War Minister, tak, chcemy tego War Ministra. To chyba to bardziej wynikało z tej kultury samurajskiej, że hej, poddałeś się, ale jak mogłeś się poddać, przecież jesteś żołnierzem. No i w sumie, jeżeli byłeś żołnierzem, który się poddał, to po prostu poszedłeś i umierałeś. No. No tak w skrócie dużym, tak naprawdę. Was bym zmienił, wiecie co, ja bym zmienił was na to. Nie mamy sprzętu, ale i tak bym was zmienił, bo będzie teraz brakowało dużo artylerii, dużo wszystkiego, prawda? Ej, nie brakuje nam też dużo tego wszystkiego. My produkujemy dużej ilości tej artylerii, jak tak, 3 dziennie, a jak za chwilę będzie ta lepsza, to będziemy naprawdę z Japończykami, będziemy z tymi Chińczykami do przodu. To mi się podoba, będziemy mogli w sumie wszystko pozmieniać wkrótce na tą lepszą artylerię, tak żeby to, z szablą 36, zmieni to na 30, bo chyba na tym modzie gra się po 36, zmieniłbym na coś zupełnie innego, ale to jest czas, na to mamy dużo czasu, możemy sobie poczekać. Organizacja, o, to też mi się przyda. Chciałbym zrobić to raczej do organizacji, później to i te rzeczy dotąd, bo tutaj co potrzebujemy, to radia potrzebujemy, prawda? Corps HQ Radio, a tutaj potrzebujemy Division HQ Radio, okej, czyli w radio też musimy pójść, Division HQ. Gdzie to jest? Nie mówię, że to jest to, Infantry Radio. Artylerii Radio będziemy musieli też pójść tam 100%, więc nie możemy zaniedbać technologii radiowej. I ja myślę, że coś tam się tu skończy. O, skończy się nam w sumie to z Medium Small Factories, to pójdziemy Medium Small Factories, jeżeli chodzi o tam dalej. Jeżeli pójdziemy w Medium Small Factories w celu ogarnięcia swojego radia, bo radio ma fajne rzeczy. Reinforce Rate, Planning Speed i tak dalej, to są fajne rzeczy. No ale swoją drogą, w sumie jak tak sobie pomyślę, że to jest fajny pomysł, że nie można raszać tak technologii po prostu góra tu, jeżeli nie pójdzie się jakieś odpowiednie technologie, bo to jest divisional. Tutaj nic chyba nie potrzebujemy, a tutaj potrzebujemy radio? Nie. Gdzieś tutaj obstawiam, że będziemy potrzebowali chyba artylerii radio, czyli w tym momencie, tutaj do 39 powinniśmy mieć się to ogarnięte. Czyli nie ma takiego raszowania, że hej, raszujesz sobie po prostu technologię góra dół, ale z czasem powinno się to robić. Chociaż ja myślę, że pójdziemy chyba w tę stronę? Nie wiem, także jak tu jedną i drugą stronę potrzebujemy HQ radio, chociaż to mi się podoba. Army Soft Attack plus 5%. O, oni będą posiadali ten soft, będą posiadali te wszystkie softy i tym podobne. Nie no, w sumie tu są też czołgi. To wszystko jest jakieś takie, no to się na pewno, to chyba 10%, to jest hard attack, a my nie będziemy raczej walczyć ciężką bronią pancerną. Wiadomo, później będą Sowieci, mam nadzieję, że Niemcy nie przerżą na dwóch frontach, ja zrobię wszystko, żeby, no nie przerżąć tak naprawdę. A jeżeli się coś stanie, to przecież Hirohito nic nie wiedział, jeszcze ten generał nic nie wiedział, a później stajemy się demokratyczną Japonią i będziemy mówili, ja Chińczyki złe zawsze były złe. No w sumie, no, tak trochę działa. Fajnie to wygląda, bo mamy tutaj Division Attack plus 5, posiadamy Division Attack plus 8, to już nam daje 13, samych 13% na kraj, który nie ma technologii, nie będzie miał samą karabiny i piechotę i manpower, to myślę, że będziemy mogli się tak tutaj wbić, będziemy mogli tak porobić tą średnią artylerią, nawet wiecie co, nawet wam tutaj bym zmienił tą średnią artylerię, chociaż najchętniej bym was zmienił w ogóle templatem, żeby nie mieć tych żółtych,
tylko żeby mieć same takie fajne. I w ogóle tutaj będzie to naprawdę zjadłem, co zmienił. Ja chyba to zrobię. I mamy Utility Vehicle z Medium Artillery. Dobra, no trudno, będziemy tego na minusie mieli. Ale to nie jest chyba żaden problem, prawda? Dwa żywszy, że mamy dość dużo bonusów teraz do tej artylerii. To jest 40%, więc nawet jak gdzieś wylądujemy i nie będziemy mogli się przebić, to będziemy mieli odpowiednią sytuację, aby zaatakować. O! Nie, najgorzej. Zmiażdżyli nas, bo tam nic nie miałem. Zapomniałem, myślałem, że to jest... A to był kolejny jakiś event. A jej, dobra, trudno. Raz się udaje, raz się nie udaje. Tutaj stracimy coś? Tutaj nic nie dostajemy, mam to battleshipa, ja nie potrzebuję. Ja nie chcę marnować teraz tego cennego PP, żeby dostać coś, czego nie potrzebuję. Znaczy to rozdawanie luksusu byłoby spoko, bo potrzebujemy podbić stabilność, bo potem jak wybuchnie wojna, będziemy mieli samą tą stabilność. Ja myślę, że teraz to zrobimy, zważywszy, że nasza armia i tak trzyma jakiś taki poziom. To nie jest słaby poziom, to jest bardzo wysoki poziom, to jest super poziom. To jest najlepszy poziom, jakiego w życiu nie widzieliście. Tutaj nie idziemy, to pójdziemy sobie tylko w tę stronę wilczych stat, bo tutaj dostałem dużo tych fajnych bonusów. Potem możemy pójść jakieś inne, bo oczywiście posiadamy dużo ciężkiej, fajnej marynarki. Ale to chyba nie jest jeszcze moment na to. To garnizonowe? Przebicie się, okej, okay, bo garnizonowych będziemy mieli troszkę tak czy jak tych sił. Chyba tak myślę, że to byłoby w sumie spoko. Tak, to się nagrywa, chyba że się nagrywa. Anglo-Egyptian Trade, aha, boże, myślałem, że to, miałem powiedzieć, że pamiętam sam mocy tego nowego DLC-ka, który w sumie jest Turcją, ale wspomniałem, że to tak nie musi być. I Front Radio, i czy to o to wam chodziło? Czy o to wam chodziło, żeby pójść w stronę... Tak, dywizjona, a tu potrzebujecie nic, czyli pójdziemy sobie spokojnie, w trakcie wojny wybijemy sobie już tutaj, to hard attack, soft ataki, bo to chyba pójdzie, jeżeli mamy na przykład artylerię gdzieś tam z boku, a my nie będziemy mieli artylerii z boku, my będziemy mieli artylerię już przy samej artylerii. Chociaż to mi się podoba już naprawdę, tej artylerii 339, karabin, mamy wszystkiego tego dużo, mamy jakiś sprzęt do amfibii, może zmniejszmy po prostu, żeby więcej artylerii się produkowało, nie możemy mieć jej w ogóle straty. Później oczywiście ta radio equipment, to będzie strasznie dużo leciało, jeżeli chodzi o sprzęt, bo teraz zostać tego mamy dużo, bo tego radia nie korzystamy, ale jak zaczniemy korzystać, widzicie tutaj, potrzebujesz dodatkowego, tutaj potrzebujesz dodatkowego, tutaj potrzebujesz dodatkowego, tam potrzebujesz dodatkowego, wszędzie potrzebujesz dodatkowego, wszędzie potrzebujesz więcej bonusów, plusów i bonusów, które po prostu robią różnicę, a my do tego jeszcze nie możemy sobie podejść, bo bym zrobił w sumie to. Supply i use, to też byłoby spoko. Ale ważne, jeszcze po prostu będzie wybuch wojny, bo defend Empire i potem robimy incydent Marco Polo i wtedy dostajemy, odblokujemy decyzję escalation war, the war in China i potem zbijamy chyba te minusy i to byłoby spoko też, bo tutaj pójdziemy w war economy, tutaj pójdziemy w broni, tutaj jeżeli będziemy chcieli zrobić jakąś fajną, jakiś fajny bonus, użyjemy broni gazowej, czyli w sumie była to broń gazowa, jak tak myślę, czyli wtedy miałem rację, fajnie, nie? Poprosimy, żeby odwołali tego militarnego jakiegoś tam doradcę. Marco Polo incydent, o tak, 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 oczywiście chcemy defend Empire. O Jezus Maria, incydent na moście Marco Polo, czyli chyba ktoś tutaj, no, nas bardzo nie lubi. Znaczy my ich nie lubimy, prawda? I bardzo ze sobą się nie lubimy i myślę, że to chyba będzie najlepszy moment na zakończenie tego odcinka. Nie wiem ile on wyjdzie, mam nadzieję, że trochę dłużej niż, nie wiem, jakieś tam 10 minut, ale to tak czy jak będzie coś na start, bo teraz będziemy mniej już edytowali, to raczej będą po prostu patrzenie się na piękne desanty. A co to jest? Better Relation? O, takie te fajne są rzeczy. A ja w to nie poszedłem, dlaczego w to nie poszedłem? I naprawdę są super rzeczy. To mi się podoba. To mi się podoba. To mi się podoba. Tutaj jest tyle fajnych rzeczy. Niemcy, na pewno pójdziemy jakoś współpracę z Niemcami, jeżeli chodzi na linii takiej, wiecie, przemysłowej. State Economy. Tutaj potrzebujesz State Economy? Tak, potrzebujesz State Economy. No to pójdziemy w State Economy i myślę, że będziemy mogli rozpocząć wojnę już od najnowszego odcinka, więc moi drodzy, witam was z powrotem YouTubie. Witam wszystkich i witam siebie. I ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Hearts of Iron 4 na modzie Total War Japonią. Trzymajcie się ciepło, cześć!